nie byłam zaskoczona, ja byłam zdruzgotana. Taki cios w plecy, którego się nie spodziewałam. Niszcząc archiwa, pokazali tak naprawdę, że panicznie boją się prawdy. Te decyzje zapadną bardzo szybko, nie będziecie musieli czekać do świąt. To jest rozgrywane na zimno. Mamy w Polsce sytuację łamania przez obecną władzę prawa i konstytucji, i ustaw. Pana działanie jest bezprawne. Został powołany mocą decyzji pana premiera Donalda Tuska. Zmiany ustroju nastąpiła decyzją jednego człowieka.